Jeśli wyglądam i brzmi dzisiaj jak totalne gówno, przynajmniej bardziej niż zazwyczaj, to wybaczcie, ale jestem chory, ale i tak mam wrażenie, że wyglądam lepiej niż najnowszy dodatek do Starfielda i czuję się zdecydowanie lepiej niż Bethesda, patrząc na to, jak radzi sobie Shattered Space. Shattered Space wydane 30 września tego roku, czyli 5 dni temu w momencie nagrywania tego wideo, aktualnie zbiera w większości negatywne opinie na Steamie. DLC, które kosztuje 30 dolarów albo 130 zł, absolutnie nie zachwyciło graczy. Radzi sobie jeszcze gorzej niż sam Starfield, którego recenzje na Steamie są aktualnie mieszane zarówno te ostatnie jak i wszystkie na przestrzeni tego roku od wydania Starfielda 6 września 2023 roku. Aktualnie na Steamie Shattered Space ma tylko 33% pozytywnych opinii. Większość tych opinii brzmi aktualnie tak, jak myślę każdy by się spodziewał, jeśli interesuje się tym, co aktualnie Bethesda sobą reprezentuje jako twórcy gier. Jedna z tych recenzji najczęściej i najwyżej oceniana brzmi tak Za 30 dolarów otrzymujesz jedną ręcznie wykonaną planetę 5 do 6 godzin rozgrywki, 3 nowe bronie, około 3 nowe zestawy zbroi, 0 nowych towarzyszy, 0 nowych funkcji rozgrywki, 0 nowych części statku, ponad 100 dodatkowych ekranów ładowania bo tak, Starfield jest znany ze swoich ekranów ładowania, żeby cokolwiek zrobić musimy przejść przez co najmniej 5 do 6 ekranów ładowania, co bardzo rozbija rozgrywkę, zabiera jakikolwiek momentum. Nic dziwnego, że reklamowali to w ten sposób, skupiając się tylko na narracji i przestrzeni świata. Poza tym nie ma prawie żadnej nowej zawartości. Jeśli porównasz to z jakimkolwiek wcześniejszym dodatkiem DLC Bethesdy, jest to zdecydowanie najgorszy stosunek jakości do ceny. Fakt, że mają czelność żądać za to takiej samej ceny, co za Phantom Liberty do Cyberpunk'a 2077. 1077 rozwala mnie. Nie kupuj tego DLC. Większość pozostałych recenzji brzmi bardzo podobnie, że po prostu w tym DLC nie ma absolutnie kontentu, za który warto wydać 30 dolców. No i jak ta recenzja bardzo dobrze porównuje, w Cyberpunku, Phantom Liberty dostaliśmy bardzo dużo kontentu na wiele godzin. Fabuła trzymała w napięciu do samego końca, była świetnie stworzona. Razem z DLC-kiem dostaliśmy najlepiej stworzoną dzielnicę w Night City, upakowaną po prostu do kwadratu, wszędzie było coś do roboty. A jeszcze przed dodatkiem CD Projekt Red wypuściło patcha 2.0 do Cyberpunka, że nawet nie trzeba było kupować DLC-ka, żeby dostać odświeżoną grę, która była kompletnie inna od tego, jaka była na premierę. Bo tak, premiera Cyberpunka też nie wyszła im najlepiej. Nie można z tym dyskutować. Na konsolach starszej generacji wręcz nie dało się grać. Na PC-cie tych problemów było o wiele mniej, ale nadal część graczy była po prostu oskamowana ze swoich pieniędzy, które oczywiście dostali z powrotem, ale nie można tego olać po prostu, że CD Projekt Red poleciał mocno w kulki z wydaniem tej gry, ale nadal zostali przy tym projekcie, wypuszczali nowe patche, nowe update'y, które coraz to bardziej poprawiały grę i wprowadzały te funkcje, których brakło na premierę. I można to świetnie zobaczyć po tym, ile ludzi grało na samym Steamie chociażby w Cyberpunka. Oczywiście na premierę to było ponad milion graczy, potem to sobie powoli spadło do około 20 tysięcy. W momencie wyjścia serialu Edge Runners, wyszedł też update do Cyberpunka i liczba graczy wzrosła z 18 tysięcy do 136 tysięcy. Jest bardzo dużym przyrostem. Potem wyszedł update 2.0, który z powrotem z 30 tysięcy podniósł liczbę graczy do 260-270. I nawet aktualnie w grę gra 41 tysięcy graczy. Jeśli za to spojrzymy sobie na Starfielda, w grę aktualnie gra 15 tysięcy graczy. Mniej niż w Cyberpunk'a, i jest to 24-godzinny pik, który um, no, nie, nie zachwyca. Tak jak wcześniej mówiłem, DLC wyszło 30 września dokładnie w tym momencie na grafie. Przed DLC-kiem gra miała pik 14 tysięcy graczy na Steamie, po wyjściu DLC-ka 21 tysięcy. Liczba graczy wzrosła o 7 tysięcy. To jest ta sama Bethesda, która wcześniej dała nam Skyrima, Obliviona, Morrowinda. Gry, które były wtedy innowacyjne na swój czas. Aktualnie ich najnowsze DLC do najnowszej gry spowodowało, że popularność gry na Steamie wzrosła o 7 tysięcy graczy. Jeśli porównamy sobie to z ostatnimi najnowszymi grami Bethesda, takimi jak Fallout 4, Fallout 76 czy Skyrim, nawet który wyszedł, przypominam, w 2011 roku, 13 lat temu, 11 listopada, yy, no to widzimy bardzo spory problem. Po pierwsze, no. <gry> Falauta 4 na początku grało 470 tysięcy osób, w Starfielda tylko 330 tysięcy osób, więc już nawet premierem mieli słabszą. Ale najlepiej to widać przez ostatni rok. Żółtą linią jest oznaczony Starfield, niebieską Fallout 4, zieloną Skyrim i tą pomarańczową Falaut 76. Update do Fallouta 4. 22 kwietnia tego roku Fallout 4 otrzymał Next Gen Upgrade, który przyciągnął do gry 187 tysięcy osób. Przed tym update'em grało w Fallouta 4 24 tysiące osób, czyli ta liczba wzrosła o 160 tysięcy graczy. W międzyczasie Starfield miał tylko 7 tysięcy graczy na Steamie. Co jeszcze ciekawsze, 25 lipca wyszedł Fallout London, czyli jeden z największych modów do Falauta 4. I jak sobie spojrzymy na Fallouta 4, w okolicy tego 24 lipca, tutaj mamy 23 lipca 23 tysiące graczy, 28 lipca już jest 137 tysięcy graczy, czyli w w okolicy wydania Fallout London liczba graczy Fallouta 4 wzrosła o 15 tysięcy graczy. Dzięki modowi, darmowy mod przyciągnął do Fallouta 4 więcej graczy niż DLC do Starfielda. <grywka> o, jak to jest możliwe po prostu? Shattered Space to jest absolutna tragedia, kiedy najnowszy DLC do ich najnowszej gry przyciąga mniej graczy niż mod. Do gry, która wyszła parę lat temu. Wracając jeszcze w ogóle do tego porównania, aktualnie piki wyglądają w ten sposób, że w Skyrima gra więcej osób niż w Starfielda. Jak mogliśmy też zobaczyć tutaj wcześniej, tak? No, w Falauta 4 też grało więcej osób niż w Starfielda. Już o Skyrimie nie wspominając, który i tak w Skyrim gra więcej osób na co dzień niż w Falauta 4 na Steamie, a Starfield jest absolutnie w tyle. Aktualnie Starfield przebił leciutko Falauta czwórkę, ale myślę, że za niedługo Falaut czwórka może nie tyle co dogoni, co Starfield po prostu spadnie znowu poniżej wyników Fallouta 4. No i to, ile osób gra aktualnie w Starfielda, to też nie jest kwestia samego dodatku, tylko to, jak ludzie właśnie przyjęli Starfielda, bo tak samo jest z seriami gier czy filmów, seriali. To, jak się ogląda, czy ile osób gra w aktualną grę, nie jest do końca zależne od tej aktualnej gry, tylko w większości to jest wina sentymentu, jaki pozostawiła poprzednia gra, poprzednia produkcja, poprzedni film. Więc to, jakim wyszedł Starfield, mocno wpłynęło na to, jak się sprzedało delce. Ale też opinie Starfielda nie zachwycają i myślę, że jeszcze bardziej ludzi odrzucą od Befezdy i wprowadzą jeszcze większe obawy co do Elder Scrolls 6. Bo jeśli następca Skyrim' Elder Scrolls 6 ma wyglądać jak Starfield albo ten dodatek, to nie wróży nic dobrego. No jak możemy przeczytać po tych opiniach? Większość twierdzi, że deweloperzy czy nawet menadżerowie są po prostu leniwi, że to jest story pack a nie rozszerzenie, zero nowych funkcji za zbyt wysoką cenę, że dodatek jest po prostu nudny, no i ludzie bardzo często porównują do Phantom Liberty właśnie, co myślę jest bardzo dobrym porównaniem jeden do jednego, że obie te gry mają polegać na historii, na wyborach być single player, no i gdzie Phantom Liberty za 30 dolarów otrzymaliśmy po prostu mistrzostwo. Tak, tutaj za 30 dolarów otrzymujemy absolutne gówno. Tak jak się chociażby Legacy Killa HD chociażby wypowiedział. Przejście głównej historii Shattered Space zajęło mu 5 godzin. Określił to jako jedno z najbardziej zagadkowych, fabularnych DLC-ków, jakie kiedykolwiek stworzyła Bethesda. Absolutnie nie dorównuje jakości Far Harbor. Bardziej przypomina wyciętą zawartość z podstawowej gry i jakieś. Bardzo długie zadanie poboczne niż jakikolwiek DLC, i że jest bardzo rozczarowany. No i się nie dziwię. Także Befezda idzie za ciosem, wypuszczając bardzo słabą grę, kontynuują swoją serię porażek, wypuszczając jeszcze słabsze DLC. No i nie pozostaje nic innego, jak tylko martwić się o The Elder Scrolls 6 i jak bardzo popsują tą grę. Mnie osobiście nawet Skyrim aż tak nie zachwyca, bo mam wrażenie, że jest to spłycona wersja tego, co dostawaliśmy wcześniej od Befezdy, typu Oblivion czy Morrowind, które no wiadomo, zestarzały się, ale Skyrim był bardzo taką skomercjalizowaną wersją tych poprzednich gier. System walki był bardzo płytki, system magii był jeszcze płytszy. Wiadomo, świat był bardzo wielki, questów było bardzo dużo, no ale były one szerokie jak morze, a płytkie jak kałuża. Najwidoczniej wzorują się na Ubisoftcie, chociaż Bethesda przynajmniej nie jest na giełdzie publicznie, więc nie widać, jakim spadają akcje, no ale myślę, że Microsoft, który zakupił BFSD, bardzo mocno teraz pluje sobie w brodę, bo to, jakie wyniki osiąga BFSD, jest no, mrożące krew w żyłach i na pewno mrożące e, sporo funduszy od Microsoftu, jakie teraz może Bethesda otrzymać, szczególnie na następcę Skyrima. I o niego się najbardziej obawiam, bo jednak Starfield, no nowe IP, może dlatego się nie sprzedał, może, tak, może dlatego wyszedł im tak gównianie. Eee, no wątpię, wątpię bardzo, że to jest tego wina, ale niech będzie, ktoś może sobie tak myśleć, bo z Falloutem 4 też im nie wyszło za dobrze, mam wrażenie. Fallout 4 absolutnie nie dorównuje Falloutowi New Vegas, którego nawet nie stworzyła Befezda, tylko Obsydian. No a też nie była zachwycająca. Starfield jest jeszcze gorszy, patrząc po konsensusie, jaki panuje w internecie, wśród graczy. No i nie wydaje się, żeby Befezda miała zamiar jakkolwiek się poprawić w jakości wypuszczanego przez siebie kontentu. Więc już słowami końca powiem tylko tyle, że jeśli macie nadzieję, że jakoś The Elder Scrolls 6. Następca Skyrim'a wyniesie jakoś BFZ na nowe wyżyny, albo macie nadzieję, że odnowi wam miłość do gier single player, które ostatnie produkcje ogólnie gamingowe wam zabiły. To przemyślałbym sobie to na nowo i bardzo obniżył oczekiwania wobec The Elder Scrolls 6. No bo te parę punktów tworzy już linię linię, która wskazuje na trend spadkowy jeśli chodzi o jakość gier befezdy. i nie zanosi się na to, żeby mieli się jakkolwiek w najbliższym czasie poprawić w tym aspekcie. No ale to tyle ode mnie, mam nadzieję, że się w miarę podobało. Właśnie sobie wylałem połowę półlitrowej szklanki na słuchawki i telefon, a pada do Xbox. O, oh, Jesus, kurwa. Dobra, zaraz do końca sprzątać. Mam nadzieję, że nic nie zostało trwale uszkodzone. Ale tak, kończąc, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli. Coś co mówiłem nie miało sensu to wybaczcie, bo naprawdę myśli mi wędrowały w bardzo różne miejsca i trafiały na ściany przez tą chorobę. W każdym razie, jeśli się podobało, zostawcie lajka, jeśli nie, dajcie dislajka. Zostawcie subskrypcję jeśli możecie. No i zapraszam na streamy zarówno tutaj na YouTubie, jak i na Twitchu, do którego link znajdziecie w opisie. Zapraszam aktualnie, ogrywamy sobie Widźmi na jeden. a co następne to się zobaczy. Także dzięki za oglądanie jeszcze raz i narka!